Witajcie, witajcie. 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 Dzisiaj jest troszkę inaczej, ale to tak czasem tak musi być. Mamy poniedziałek, poniedzieli. Antidotum numer? 62. 62. Kto da więcej? Więcej damy we wtorek. Dobra, słuchajcie. Wczoraj była piękna Eucharystia. Ksiądz Adam jak zwykle odprawiał mszę i miał kazanie zachęcające nas do różnorakiego przyjmowania Ducha Świętego, więc też zapraszamy. Dzisiaj też mamy rocznicę stulecia urodzin Jana Pawła II, dlatego pewnie się pojawi wieczorem konferencja, tylko już nie wiem pod jakim tytułem, ale będzie taka dodatkowa, special gift będzie. Ale też muszę powiedzieć, że dzisiaj jest wyjątkowo, bo od rana będzie już antidotum, czyli nie wiem, o którą, szóstą rano, coś nowego w naszym życiu, będzie od rana. Idzie nowe. Może się nam uda podtrzymać ten zwyczaj, może to nie będzie tylko jednodniowe. Choć są to dla nas trudne rzeczy, no ale zobaczymy, jak duch powieje. Dzisiaj jest tak, więc mamy Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, no, wybrane fragmenty, czy je prosimy? Filip przybył do miasta Samarii. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzeką, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ja też źle powiedziałem, ja powiedziałem 8 rozdział, 16. 8 był w niedzielę, a 16 jest w poniedziałek. Czyli ciąg dalszy tego, co było wcześniej, czyli przed niedzielą. Bo niedziela zazwyczaj jest tak trochę lekko wyłomem w tym, a tak zazwyczaj od poniedziałku do soboty idą po kolei słowa, chyba że są jakieś świąteczne dni. I słuchajcie, ta, co to Sylwia czytała, to mi się przypomniała taka sytuacja, bo sytuacja to bardzo prosta, no pojechali dalej, tak, w tym mieście spędzili kilka dni, w szabat wyszli za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądzili, było miejsce modlitwy, usiadli, rozmawiali z kobietami, które tam się zeszły. No i jedna kobieta wyjątkowo bardzo dobrze przyjęła tą dobrą nowinę, no i potem wymusiła na nich, żeby zostali u niej w domu, czyli zaprosiła ich w gościnę. No pewnie chodziło o to, że chciała dalej słuchać, bo oni byli świadkami wielu wspaniałych rzeczy. Wiecie, wtedy nie było internetu, nie było Facebooka, więc łatwiej było pewnie, znaczy to był jedyny sposób, a nie, że łatwiej. Jedyny sposób to było z kimś się spotkać, kto ci może fizycznie opowiedzieć. Nawet nie było dyktafonu, żeby nagrać, nie? I też wiele osób nie umiało w ogóle czytać, więc nie ma nawet o czym mówić. Dobra, chciałbym dać świadectwo w tym miejscu. Przypomniała mi się taka bardzo dawna sytuacja z mojego życia. Byliśmy dawno temu gdzieś w okolicach Kielc z księdzem Tomaszem Rzaczkiewiczem i z księdzem Andrzejem Daniewiczem. Głosiliśmy rekolekcję w parafii. Chyba to była parafia kielecka w centrum, ale pewności nie ma. I była w tej grupie ewangelizacyjnej pewna młoda kobieta. Znaczy już mówię kobieta, bo ona się okazało, że tego dnia miała 18 urodziny. I ona zaprosiła całą tą grupę ewangelizatorów do domu, żebyśmy do niej przyjechali. I myśmy w kilka samochodów pojechali do niej, bo u niej była uroczystość urodzinowa w tym dniu tego głoszenia. A myśmy w tej parafii mieli zostać chyba 3 dni z tego, co pamiętam. I myśmy mieli nocleg tam w Kielcach zapewniony, ale tego dnia zostaliśmy zaproszeni wieczorem na jej 18-rocznicową mszę świętą i potem zaproszono całą tą naszą grupę ewangelizacyjną do niej na kolację. W sumie to był obiad tak naprawdę, ale taki uroczysty obiad, czy obiad o kolacja. Ja nie znałem nikogo z tamtych ludzi, więc przyjechaliśmy do czyjegoś domu, obcego domu. Ta dziewczyna była taka no, mocno dotknięta tym też, co słyszała. I
Ona mnie prosiła wcześniej, czy ja bym mógł zostać. Ja nie wiedziałem dlaczego, ponieważ tam w tym tłumie ludzi nie udało się na osobności porozmawiać, bo było dużo tych ludzi. Nawet gdzieś na boku ktoś przechodził. Widziałem, że coś ją trapi, z jakiegoś powodu chciałaby, żebym tam został potem dłużej. No i jemy tą obiad, kolację, ale też jest, wiecie, no, urodzinowa impreza, więc przyszła rodzina, znajomi. No, powiem wam, ogromny był ten pokój, ogromny stół i ogromna ilość ludzi. Ty wiesz, o jakiej opowiadam imprezie, czy nie? A, to fajnie. Wy też nie wiecie. Się dowiem, gdzie chodzisz na imprezę. Się dowiesz. I słuchajcie, i nagle, jak już ta cała rodzina się zjechała trochę po nas, no to było tak dziwnie, bo ci ludzie, którzy przyjechali z rodziny, też nie znali tej grupy ewangelizacyjnej. A nas było, wydaje mi się, ze 3 samochody, czyli z 12 osób, nie? I wiecie, jak to jest. Ktoś kogoś zna, no to ktoś siada koło kogoś i sobie rozmawia, a reszta no, w takim dużym gronie, przy takim potężnym stole, no to ciężko, żeby wszyscy słyszeli tą osobę. A że ja, jak coś opowiadam, zawsze muszę o Panu Bogu opowiadać, no chyba, że jest temat samochody, ale jak nie jest temat samochody, to muszę o Bogu opowiadać. Nie było tematu samochody. I tak pewnie jedna osoba przyjechała, potem dwie, potem trzy, potem cztery. Ci ludzie też mnie jeszcze nie znali, bo ja byłem nową postacią w tej grupie ewangelizacyjnej. I nagle się stało tak, że całą tą rozmowę przy stole jakby przejęło to, co ja mówiłem. Wszyscy inni ucichli, ludzie przestali jeść. Zaczęli się wszyscy przysłuchiwać i opowiadałem wielkie dzieło Boże, tego, czego doświadczam z Panem Bogiem. I to była taka dziwna sytuacja, ale widać było, jak w tych ludziach jest pragnienie. I to był dla mnie dowód na to, że ci ludzie takich rzeczy, które ja opowiadam, jeszcze nigdy w życiu nie słyszeli. Bardzo ich to wkręcało. Oczywiście, wiecie, no, różne myśli mogły być w głowie. I po jakimś czasie, słuchajcie, te pytania wystygły, bo to było śmieszne, bo no naprawdę nikt nie jadł, bo każdy chciał słuchać, a w momencie, jak tam wachlujesz łyżką, to trochę przeszkadza. Ja musiałem trochę głośniej mówić na te tam 30 osób, no i w którymś momencie goście zaczynają wychodzić. No i wtedy grupa ewangelizacyjna mówiła, dobra, to my jedziemy te 20-30 kilometrów, jeszcze mamy tam na nocleg, gdzie mamy spać. A że ja jestem w tej grupie ewangelizacyjnej, no to też staję od stołu i wychodzę. I jestem już przed pokoju, zakładam buty. To był bardzo ważny moment. Jestem schylony, wiążę sznurówki. Byłem bardzo zmęczony. Taki już, no, bo to też kilka dni w trasie byłem. I nagle Duch Święty mówi do mnie, zostań tu na noc. Ale ja mówię, no dobra, ale ja tych ludzi nie znam w ogóle. A Duch Święty mówi, zostań tu na noc. No i nagle pytam się tej dziewczyny, czy ja tu mogę, może na odwrót, nie ona nalega, że miasto, tylko pytam się, czy ja tu mógłbym się gdzieś przespać, bo już nie mam siły z nimi jechać. Mówię, super, rodzice będą się bardzo cieszyli, będzie po prostu fajnie. I słuchajcie, wróciłem do tego stołu. Mama rzekomo tam poszła mi łóżko pościelić w jakimś pokoju na górze. I słuchajcie, zaczęliśmy rozmawiać. I Bóg mi pokazał pewien problem, który w tej rodzinie jest. I ta córka, wiem, że bardzo chciała, żebym ja tam został właśnie z tego powodu. Okazało się, że ci rodzice już mieli sprawę rozwodową, to małżeństwo się już rozpadało. I około 2 w nocy, bo tak długo rozmawialiśmy przy stole, mimo że byłem śpiący, ale Duch Święty dało mi siłę. Około 2 w nocy już wszyscy goście poszli, już tylko była mama, tata, ona i ja. I nagle mama mówi, że chciałaby na osobności ze mną porozmawiać i mówi o swoim problemie. No więc porozmawialiśmy, pomodliliśmy się o to. Po jakimś czasie przychodzi ten tata i mówi, że on by chciał sam porozmawiać. Więc zostałem z nim znowu godzinę i porozmawialiśmy, pomodliliśmy się. No i potem gdzieś koło 5, pamiętam, szedłem spać. Już 6 rano wstawałem, żeby na 8 rano zdążyć do tych kiedy na te rekolekcje. Więc nie za dużo pospałem. Ale co jest ważne, jakiś czas później przejeżdżam blisko tej miejscowości, zadzwoniłem do nich. I ona taka szczęśliwa mówi, musisz do nas przyjechać na obiad. No i przyjechałem tam do nich i mówią, Witek, Bóg odmienił małżeństwo moich rodziców. Mama i tata są po rekolekcjach już małżeńskich. Sprawa została oczywiście wycofana, no i są szczęśliwi. I Bóg zaczął układać całe ich życie. I chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Więc to też tak pokazuje, że czasem takie niezaplanowane rzeczy, bo mogliśmy mieć inny plan, ale nagle Bóg plan zmienia. I czasem może ci bezpośrednio powiedzieć, a czasem przez inną osobę na ciebie wpłynąć, tak jak tutaj przez Lidię. Ale wiemy, że z takich sytuacji, które Duch Święty aranżuje, zawsze wychodzi tylko dobro. Amen. Amen. Dobrze.
psalm po dzisiejszy. Pierwszego czytania chciałam się jeszcze podzielić. O, to dzisiaj dłużej będzie dzielenie. Nie, chciałam pozdrowić moją kuzynkę Lidię. A no tak. Cześć Lidziu, witamy Cię. A skąd wiesz, że ogląda? Nie, wierzę. Lidziu, wierzymy, że obejrzysz. Wierzymy. I pozdrawiamy. Amen. Super, no tak, to rzadkie imię, nie? W ogóle Lidia w naszym, tutaj tak, piękne imię, tak, piękne imię. I słuchajcie, teraz mamy psalm, dzisiaj mamy psalm, nie wiem, czy nie mylę. To pozdrawiamy Lidię Kwiatkowską, jeszcze Lidię Kluczyk, pozdrawiamy Lidię. Czyli jednak częste imię, trzy Lidie znamy w swoim życiu. Pozdrawiamy, świetne dziewczyny. 16 był psalm, już mówię, 149, czyli haha, radosny psalm. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, nie grają Mu na bębnie i cytrze. Ja łatwo grałem na bębnie. Bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Przepraszam. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Powiedziałbym Alleluja, ale tak dokładnie jest. No mi się podoba to, że gram na bębnie. Moja żona śpiewa i tak Panu oddajemy chwałę. Wczoraj na mszy, żeśmy oddawali chwałę i na adoracji, cieszymy się, że możemy to czynić. Amen, alleluja. Co chcesz, kochanie, powiedzieć? Alleluja, no. Ten psalm jest, on jest taki piękny. Cały, mamy kawałeczek dzisiaj. Tak, ale on jest taki przepiękny, ten psalm. On jest taki pełen radości, pełen... On jakby przesiąknięty jest chwałą Bożą, która płynie do nas, płynie do Jego dzieci, płynie i wypełnia nas. I tak jak tutaj jest napisane, chwała Boża niech będzie w ich ustach. I to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Chwała Boża ma być w moich ustach. Wiecie, chwała Boża, ja też... Nie zasłaniaj, bo nie słuchasz wtedy. No, ale coś... Wpadłeś mi do oka. A. No i chwała Boża w swoim znaczeniu z hebrajskiego to jest słowo, wyraz kabota. I ono oznacza, że chwała to jest coś, co można zważyć. Coś, co ma swoją ciężkość, coś, co waży. I ta chwała Boża to nie jest jak taki ulotny wiatr, pyłeczek, tylko to jest coś, czego naprawdę można doświadczyć nawet fizycznie. Ja nieraz na uwielbieniach doświadczam właśnie, jak przychodzi chwała Boża, jak mnie tak wypełnia. I ona naprawdę jest w moich ustach. I chwała Boża, chwała Boga ma być w Twoich ustach. Czyli Ty masz ją czuć w Twoich ustach. To nie tylko słowa, ale ona ma być obecna w Twoich ustach. I to jest chwałą Jego wszystkich świętych. To jest chwałą, żeby mieć w sobie chwałę Bożą. I ten psalm właśnie też mnie tak do tego dzisiaj tak mnie bardzo buduje, bardzo, bo wczoraj właśnie przeżywałam taki problem i też się dzieliłam, że nie, że to śpiewanie to w ogóle takie bez sensu, w ogóle mi to nie wychodzi. Tyle ludzi pięknie śpiewa, cudownie, ja się zachwycam, słucham. Ja po prostu jakbym stała w miejscu w tym rozwoju. Ale Bóg właśnie wczoraj na Eucharystii dał mi takie doświadczenie takiego uwolnionego śpiewania dla Niego, bez spinania się, bez myślenia o tym, jak to tam, jak Wy to odbieracie, Wy, którzy słuchacie. To jest dla mnie duży stres tam stać i śpiewać. I tak po prostu Duch Święty wczoraj na Eucharystii tak poprowadził i ten mój głos, moje serce przede wszystkim w tym, że cała ta Eucharystia wczoraj i adoracja były takim pięknym uwielbieniem dla mnie, takim wewnętrznym. I naprawdę z radością śpiewałam Bogu, głosiłam chwałę w zgromadzeniu świętych. I co jest dla mnie piękne w tym psalmie? Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą. Wiecie, ja mam to doświadczenie w moim życiu, takie codzienne, które przenika mnie też w każdą modlitwę, w czasie każdej modlitwy osobistej, że się cieszę moim Stwórcą. No jak ja się cieszę, że ja znam Boga, wiecie. Ja się tak cieszę, że ja mogę tak blisko przebywać przy Stwórcy, że to już nie, On już nie jest za zasłoną, wiecie.
że patrząc wczoraj na Jezusa eucharystycznego, który jest życiem, właśnie ksiądz Adam też tak pięknie mówił o tym, że jest on życiem. Ja też mam takie doświadczenie, że Jezus jest tym życiem dla mnie. To patrząc na Niego w Najświętszym Sakramencie w czasie adoracji, to miałam taką radość i taki zaszczyt, taką godność wielką, przepełniającą mnie, że ja stoję przed Bogiem twarzą w twarz. Że ja po prostu nie ma żadnej zasłony. Jak Izrael miał w przybytku tę zasłonę, która oddzielała lud od Bożej obecności, a ja po prostu mogę twarzą w twarz patrzeć na mojego Stwórcę i tak się ucieszyć, że jesteś w moim życiu, że ja jestem w Tobie, że Ty jesteś we mnie, że my jesteśmy jedno, że ja jestem domem dla Ciebie, że ja we mnie jest, w tym domu jest to Twoje życie i życie Stwórcy i sam Stwórca jest we mnie, sam Stwórca też jest we mnie. No też kocham Eucharystię, bo Eucharystia jest takim dla mnie pięknym doświadczeniem właśnie życia Bożego we mnie, które przychodzi w tym pięknym czasie. I ten psalm taki, ja wczoraj właśnie na Eucharystii, to znaczy ja, jak w ogóle przychodzi uwielbienie, kto mnie zna bliżej, to po prostu wie, że jak już uwielbienie, to ja nie mogę usiedzieć w miejscu, ja muszę się ruszać, ja muszę tańczyć, jakkolwiek może minimalistycznie to się dzieje, żeby nikogo nie urazić, ale po prostu tańczę, moje ciało się wyrywa do tego tańca, żeby właśnie wielbić Boga tańcem i oddawać Mu chwałę i cześć. I tu jest też napisane w tej ostatniej zwrotce, oprócz tej chwały Bożej, która ma być w naszych ustach, niech święci się cieszą, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Mamy się cieszyć i weselić. Ten psalm tak dzisiaj nastroił mnie na ten dzień właśnie do takiej radości przebywania w chwale Bożej, w Bożej obecności i w takiej pięknej godności, jaką Bóg daje każdemu z nas. I chwała Panu. Chwała Panu. Słuchajcie, zobaczcie, tu jest jeszcze jedna podpowiedź taka bardzo ważna, bo ja się spotykam czasami z ludźmi, którzy mówią, że dopóki wy mówicie o Bogu, mówicie o Słowie, jest wszystko okej, ale ty potem zaczynacie się modlić, tak właśnie, nie? Gdzieś tam też emocje się pojawiają, zaangażowanie w tą modlitwę, to już jest nieakceptowalne, że to... No myślę, że wiecie, o co chodzi, że to już jakby nie przystoi. I tu jest taka podpowiedź, nie? Że śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętym, czyli pomiędzy tymi ludźmi, którzy to rozumieją i znają. Czyli to nie jest dla wszystkich, znaczy nie dla wszystkich. To jest dla wszystkich, żeby to się nie zabrzmiało, tylko nie wszyscy tam jeszcze są. Zrozumiesz, że jeżeli Ciebie to dzisiaj drażni, jeżeli dla Ciebie to dzisiaj jest trudne, znaczy trudne, masz czasami też trudne uwielbienie, tak? Że jeżeli tak, ciężko jest, to nie w ten sposób bardzo trudne, że, bo czasami trzeba się po prostu no, gdzieś tam przemóc, bo nie wiem, doświadczenie jakieś trudne było, ale jeżeli dla Ciebie wyszli jacyś wariaci, że to takie dziwne dla Ciebie, nie przejmuj się, takie etap w życiu też jest, bo Ty tego jeszcze nie rozumiesz, bo Ty nie masz tego doświadczenia jeszcze, że po prostu potrzebujesz mieć ten moment zachwytu Bogiem i spotkania z Bogiem sam na sami. Wtedy Ci jest obojętne wszystko dookoła. Ci ludzie dookoła, Tobie jest obojętne. Bo to jak Sylwia fajnie to powiedziała, że ja wtedy zaczynam w środku tańczyć. Zresztą takie doświadczenie. Wiecie, mi trochę gorzej na tym bębnie, bo tutaj ja nie tańczę. No ja muszę siedzieć w jednym miejscu, żeby grać na tym kachonie. I to jest trudne. Ja czasami zazdroszczę, że ona ma mikrofon, ona śpiewa. A ja kudę, muszę grać na bębnach i nie mogę śpiewać. Bo... Ale pięknie. Ale zdarzyło mi się parę razy w życiu gdzieś prowadzić uwielbienie, gdzie mi dali mikrofon, a nie dali mi bębna. Rozumiecie, że inni byli od bębnienia, od tych rzeczy instrumentalnych. To kiedy mam ten mikrofon, mogę Słowem Boga uwielbiać, to we mnie się właśnie pojawia też ten taki taniec wewnętrzny. To jest taki moment takiego przeskoczenia, czyli od początku tego może nie ma, bo na początku trzeba odpalić, ale potem to wskakuje. Więc teraz, co chcę powiedzieć, jeżeli dla Ciebie na razie taka modlitwa wydaje się być dziwna, to podkreślam słowo na razie, ok? Na razie. Na razie może być dziwna. Na razie oni są jacyś, tacyś. Ok, Bóg mówi, że dopiero ci w zgromadzeniu świętych to rozumieją, nie? Ale jak tam jeszcze nie jesteś, naprawdę się nie przejmuj. Tylko co?
próbuj w to wchodzić, próbuj za tym pójść, próbuj nie ograniczać się. Znałeś do tej pory taką modlitwę, taką i taką, to jeszcze poznaj taką. Nie? A nie mów, że nie, taka modlitwa to już nie dla mnie. Ja widzę okresy w życiu, że mam czas, kiedy nie wiem, lubię siedzieć tylko w adoracji, w ciszy. Ja mam tak, nie, że lubię pojechać sobie, szczególnie na taborze, to bardzo często jeździłem sobie tam na adorację. Nie? Czy w nocy fajnie, jak ludzi nie ma. Lubiłem w ciszy, w ogóle nic nie mówiłem do Boga, nic nie czytałem, nie. Po prostu siedziałem w ciszy. Czasami sobie tu w domu, jak się uda, jak nie ma jakichś zajęć, to sobie siadam po prostu w ciszy i sobie siedzę z Bogiem, nie? Czasem czytam to Jego Słowo, czasem chcę sobie pośpiewać, czasem sobie biorę sobie tu gitarę, do czasu też wymaga, że mama do czasu, biorę sobie gitarę i śpiewam sobie pieśni. Chodzę sobie po pokoju i po prostu śpiewam pieśni oddające Bogu chwałę, nie? I może być taki czas w życiu, więc oczekuj też innej. Nie myśl, że to, co my robimy, jest złe. Ty tego dzisiaj jeszcze nie rozumiesz, bo jeszcze potrzebujesz takiego doświadczenia, czy takiego otworzenia się na taką wersję działania Boga w twoim życiu. Uwaga, pojawił się Samuel znowu dzisiaj oddolnie, siedzi pod stołem teraz za aparatem. Może nie będzie stukał w aparat, cieszyłbym się, żeby nie. Cześć, Bobinku, witaj. Mamy Samuela. Dobrze, jedziemy dalej, bo nam się nie wyrobimy z czasem. Nie popatrzyłem, kiedy zaczęliśmy, jeszcze nie zapamiętałem. Mamy aklamację dzisiaj, 15 rozdział Jana. Mamy świadectwo o mnie da duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. A? Da duch prawdy i wy także, czyli podwójne. I Duch Święty da świadectwo o mnie i wy dacie świadectwo o mnie, czyli ci, którzy doświadczyli ducha prawdy. Amen? Dobrze, i czytamy Ewangelię. To jest z 15 rozdziału. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. Mógłbym ja zacząć? Bo już się wyrywam, że nie chciałbym tego... Chociaż nie patrzyłem wcześniej, jaka będzie Ewangelia. Słuchajcie, samo intro tutaj. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jezus powiedział... Nie do wszystkich ludzi. Jezus powiedział do swoich uczniów. To musiało być gdzieś na boku. Tam, gdzie go słyszeli tylko uczniowie. Nie było to kazanie na górze, gdzie były tysiące ludzi. Powiedział to do swoich uczniów. I on mówi o tym, że przyjdzie paraklet, że przyjdzie pocieszyciel, przyjdzie adwokat. Też ksiądz Adam fajnie mówił wczoraj właśnie w tym kazaniu. Dobrze to tak tłumaczył. Nie? Którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. No właśnie. I apostołowie potem idą i świadczą. To zobaczcie, bardzo trudne słowa, które mówi Jezus. To wam powiedział, abyście się nie załamali w wierze, wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ludzie, którzy nie mają doświadczenia Boga w swoim życiu, mają religię, mają przepisy prawa, ale nie mają kontaktu, nie mają tego serca, które by się wyrywało do uwielbienia, tacy ludzie mogą się po prostu takimi talibami potem okazać. I tu Jezus nic nie naciągnął, bo zauważcie, że spośród apostołów, no wszyscy z wyjątkiem Jana, bo nie wiemy jak, wszyscy umarli śmiercią męczeńską. Czyli byli zabici przez tych, którym głosili Ewangelię, przez tych, którzy nie mieli, dla których cały czas Bóg był dalej za zasłoną. To jest dokładnie to. Dla nich dalej Bóg był za zasłoną, więc oni ich traktowali za heretyków. I często, popatrz na swoje życie, bo tutaj wiem, że nas różni ludzie słuchają, ale często jest takie coś, że ty, gdy ktoś mówi z radością, opowiada o tym, jak Bóg pięknie w jego życiu działa, daje takie świadectwo, jest taki pociągający wręcz w tym, co mówi, to często, jeżeli my tego jeszcze nie mamy doświadczenia, to my go nie lubimy.
Co za gamoń? Czemu on tak się cieszy? Czemu on ma takie błogosławieństwo? Czemu on mówi, tu mi Bóg zrobił, tam mi Bóg zrobił? Ty go podświadomie nie lubisz. No właśnie wtedy taką postawę Żyda przyjmujemy, który chciałby wziąć, albo Taliba, który chciałby go wziąć i ściąć. Nie? Dlaczego? Bo moje doświadczenie jest dalekie od tego. Bo moje doświadczenie jest dla mnie w tym momencie trudne. Nie? I Bóg tego nie chce dla ciebie. Bóg chce, byś był, miał doświadczenie Boga bliskiego. Więc jeżeli ci dzisiaj denerwuje postawa tych Halleluja, Jezus żyje, no, to dzisiaj powiedz, a może to fajna postawa, może to też jest dla mnie, nie? Ta radość i to wszystko. Więc Jezus to zapowiedział i uczniowie Chrystusa mogą być gotowi. Będą nas prześladowali, będą o nas źle mówić, będą psy na nas rzucać. Ale taki jest, taka jest kolej losu. Jezus to powiedział, dlatego to się dzieje. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Ja tyle chciałem. Ja się chciałam podzielić tym, co mnie dotyka. Już nawet w tytule jest. Duch prawdy będzie świadczył o Jezusie. I teraz Jezus mówi, że posyła od Ojca nam Parakleta. Tutaj już mówił o tym znaczeniu, tak? Tego słowa, tego wyrazu. Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. I ja miałam w życiu właśnie takie doświadczenie w czasie seminarium wiary, mojego pierwszego, to było dawno, dawno temu, gdzie właśnie Duch Święty pouczył moje serce o Jezusie. Że ja nie miałam, ja już od tamtego czasu nie miałam wątpliwości, kim jest Jezus, co dla mnie zrobił, kim On jest dzisiaj, ten sam, niezmiennie, pełen mocy, pełen chwały, pełen miłości, pełen pełni, On jest pełnią pełni. I to Duch Święty poucza mnie cały czas o jeszcze głębiej, coraz głębiej, ponieważ On sam przenika głębokości Boga samego, co też czyta, o tym też możemy przeczytać w Słowie Boże. To właśnie Duch Święty, który od Ojca pochodzi, zaświadcza, kiedy ja przyjmuję Ducha Świętego, zaświadcza mi o Jezusie i pokazuje mi, kim On jest, jeszcze głębiej, coraz szerzej otwiera moje oczy, coraz głębiej mogę widzieć. To jest niesamowity dar od Ojca, że przyjmując Ducha Świętego, przyjmuję to świadectwo, które On składa we mnie, w moim sercu, w moim myśleniu, w moim duchu, w mojej duszy, żebym ja była pewna, żebym miała tę pewność właśnie, o której też to pisał Piotr, ani śmierć, ani życie. To Paweł. Paweł? W liście do Rzymian. W liście do Rzymian Paweł napisał, ani śmierć, ani życie, nic nie odłączy nas od miłości Bożej, od miłości Chrystusowej, która jest w nas. I to właśnie Duch Święty widzę, że poucza moje serce. Ja już na dzień dzisiejszy w moim życiu nie mam żadnych wątpliwości, natomiast jeżeli w Tobie się budzą jakieś wątpliwości, które przychodzą ze świata, bardzo różne rzeczy się mówi o Jezusie, bardzo różne rzeczy ludzie robią. Ja pamiętam, jak zobaczyłam kiedyś w telewizji, nie, na YouTubie gdzieś, magika z Londynu, który chodził po Tamizie. I tam mówię, kurczę, tak mnie to trochę przeraziło, bo tak sobie pomyślałam, no to teraz już w sumie ludzie chyba zwątpią w to, że Jezus chodził po jeziorze i mogą go uznać po prostu za jakiegoś magika. No bo ten magik chodził po tej wodzie, gdzie bili mu brawo i byli zachwyceni. Przez moment był jakiś taki słynny, nie pamiętam. Był tak słynny, że ja go nie pamiętam. A to właśnie Duch Święty przekonuje twoje serce, jeśli chcesz, bo On to robi w wolności. Jeśli chcesz, pozwolisz Duchowi Świętemu, to On objawi ci Jezusa. Pokaże ci, kim Jezus jest. Zadajecie czasem w komentarzach, piszecie właśnie, bo czytamy te komentarze, nie na wszystkie odpisujemy, nawet na większość nie odpisujemy, także nie udaje się nam, natomiast widzę to w tych właśnie komentarzach, jak taka jest nieznajomość Jezusa. Też wynika ona z tego, że pewnie nie mieliście może okazji, czy chęci, czy ktoś wam też może nie głosił, jak ważne jest czytanie Słowa Bożego. Absolutnie nie chcę tutaj nikogo ocenić.
Natomiast jeżeli poprosisz Ducha Świętego, może już zacząłeś, czy zaczęłaś czytać Słowo Boże, bo tak też jest w komentarzach, piszecie i chwała Panu, i że to antidotum Was do tego zachęca, to jest cudowny owoc, cudowny, Wam gratuluję, że na to odpowiadacie, to przyjmujecie. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości o Jezusie, związane z osobą Jezusa, to zaproś właśnie Ducha Świętego. On Cię o tym pouczy. Pouczy Twoje serce, Twoje myślenie, otworzy Cię na to właśnie, kim jest Jezus. Ja jeszcze dopowiem do tego, słuchajcie, bardzo ważne. To jest takie logiczne bardzo. Ja jestem taki logiczny i to może... To będzie brutalne, co powiem, ale zobacz, jeżeli Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Czyli mówi do uczniów, czyli mówi, jeżeli świadczycie, to jest to dowód na to, że jesteście uczniami. Przeczytajmy w zaprzeczeniu, jeżeli ja nie świadczę o Jezusie, to... Nie jestem Jego uczniem. Amen. No nie amen. No nie, jeszcze nie amen. No. Oby ale, nie amen. Ale chciałem, żebyście po prostu widzieli. To jest bardzo jasne. To jest bardzo jasne kryterium. I wiecie co? Mnie to zawsze gdzieś tam smuciło mnie to, bo bardzo często słyszałem w kościele, w kazaniach, że osoba mówiąca kazanie... kierowała do nas, tak się mówi, słowa, no tak, kierowała do nas słowa, jak do uczniów. Mówi, przecież jesteście uczniami Jezusa. Ja mówię, skąd ja, kurde, wiem, że po prawej, ten po lewej jest uczniem Chrystusa. Rozumiesz? I to jest może trochę brutalne, nie? No ale albo rybki, albo akwarium, no, albo w to wchodzę, albo w to nie wchodzę. Jeżeli w to wchodzę, no to jestem uczniem Chrystusa. Jeżeli w to nie wchodzę, to nie jestem. Mogę być słuchaczem, mogę być sympatykiem, mogę być nawet fanem, mogę mieć plakat Jezusa w domu, 340 filmów o nim i 754 książki. Ale to nie znaczy, że jestem uczniem Chrystusa. I przepraszam, że to mówię, bo to kogoś może boleć. Okej, ty możesz być na tym etapie kandydat do. Więc możesz być dzisiaj kandydatem, czyli ty mówisz, ja już teraz słucham, ja teraz zaczynam czytać, bo chcę się stać uczniem. Amen. Amen. Ale kiedy będziesz? Kiedy będziesz o nim świadczył. I zauważcie, bo mamy ten moment, ktoś zaraz powie tak, jak uważnie słuchał, dobra, ale mówiliście, że w Dziejach Apostolskich 1:8 jest powiedziane, gdy przyjdzie Duch Święty, to będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w całej w Samarii i aż po końce ziemi. Okej. Ale zauważcie, że wcześniej w Ewangeliach, jak czytamy, apostołowie już są wysyłani, już chodzą i już świadczą. Do niektórych miejscowości przychodzą przed Jezusem i już zwiastują dobrą nowinę Jezusa, który za nimi pójdzie. Przyjdzie, przepraszam. Nie? Oni już to robią. Nie wiem, Piotr na początku mógł na przykład mówić, te, wrzuciłem sieci do wody i było mnóstwo ryba. Ktoś inny powie, ty, on wziął jeden bochen chleba, rozrywał i bez końca go rozrywał. Nie? A czy do końca, jak już wszyscy się najedli. Nie wiemy, co mówili, ale chodzi o to, że oni świadczyli o tym, co już wiedzieli o Jezusie. Nie? I tu, kochani, ty możesz przyjąć wszystkie sakramenty w Kościele. Ty możesz wszystkie stopnie wtajemniczenia, że tak powiem, tego takiego sprawa, legalności prawa zrobić, ale to nie jest dowodem na to, że jesteś uczniem Jezusa. Dzisiaj takie ładne kryterium nam daje Ewangelia, nam podpowiada, jeżeli świadczę o Jezusie, czyli mówię innym o tym, czego On dokonuje w moim życiu, czy widziałem jak w życiu innych ludzi, dopóki tego nie robię, nie jestem świadkiem, nie jestem uczniem. Mogę być kandydatem, nie? Więc jeżeli dzisiaj jesteś świadkiem, to chwała Panu. Jeżeli dzisiaj jesteś kandydatem, chwała Panu. To oczekuj więcej, przyjmuj, karm się i będziesz świadkiem, bo Bóg jest nas sprawcą i chcenia, i działania. Jeżeli chcesz być uczniem, to też będziesz świadkiem, nie? A jeżeli nie jesteś, jeżeli nie chcesz, no to proś Boga, żeby ewentualnie zmienił coś w tobie, nie? Żeby cię czymś zachęcił, żeby dał ci coś, jakieś zdarzenie, które... będzie takim bloczkiem startowym dla Twojego życia, żebyś chciał pobyć kandydatem na ucznia, a potem uczniem Chrystusa. Amen? Amen. Amen. No, to i co, byśmy się pomodlili teraz, nie? Tak, pomodlimy.
Tatusiu, ten poniedziałek taki piękny. My dzisiaj w podróży ten poniedziałek. Ja Ci dziękuję za ten dzień. Dziękuję Ci za wczorajszą Eucharystię. Dziękuję za to przed Twoje nami, słowo, tak, Patu, tak. Za te wszystkie sytuacje, które są przed nami, tak. Dziękuję Ci za uczniostwo. Dziękuję za uczniostwo, w którym jestem. I cudownie, że mogę być z moją żoną. I cudownie, że możemy razem świadczyć o tym, czego Ty dokonujesz w naszym życiu. I cudownie, że nasze dzieci też mogą tego słuchać, to oglądać i widzieć, że my żyjemy z Tobą i może też się staną kandydatami na uczniów Chrystusa i będą chciały świadczyć, choć już okazyjnie mieli tam parę okazji, by coś świadczyć o Panu Jezusie. Dziękuję Ci, Panie. Ogłaszam nad nimi błogosławieństwo. Oddaję też wszystkich, którzy to oglądają, słuchają. Tato, byś wzbudzał w nich większe pragnienie, niż mają dzisiaj. Jeszcze. Zawsze większe. Żeby ciągle chcieli więcej, wtedy nie będzie po prostu takiego osiadnięcia na laurach, tylko będzie po prostu ciągle wzmożona praca i wzmożony wysiłek do przodu, by iść. O tak, Tato. I wielbię Cię i błogosławię. Oddaję Ci chwałę i chcę Cię uwielbiać i wywyższać, bo jesteś prawdziwie świętym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Dziękuję, że mnie radujesz, Panie. Dziękuję, że dajesz mi tyle doświadczenia Twojej obecności. Nie mam wątpliwości, Panie, w Twoją obecność w moim życiu. O tak, i w naszym życiu. Dziękuję za naszą służbę, nasze powołanie. Dziękuję za to, co już z nas zrobiłeś, a co jeszcze będziesz robił. Wielbię Cię, Panie, bo jesteś święty. Wielbię Cię w Kościele, wielbię Cię w każdym uczniu, który już tam jest, w każdym kandydacie. I w każdym, który dopiero będzie myślał o tym, by stać się kandydatem na ucznia. O tak, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Błogosławię Cię. W tym zgromadzeniu, Panie, w tym wielkim zgromadzeniu, bo jest nas dużo. Panie, tutaj razem w tym antidotum. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. W tym, jak Ty czynisz, jak układasz to wszystko, jak Panie prowadzisz do tego, bym ja poznawała Ciebie głębiej, by inni też poznawali Ciebie głębiej, by każde Twoje dziecko poznało, jak Ty jesteś, jak jesteś wspaniały. I też, Panie, chcę uwielbić Ciebie w tym, jak stawiałeś na mojej drodze ludzi, którzy mi głosili Ciebie, Panie, którzy głosili mi Twoje imię, głosili mi Twój majestat, Twoją dobroć, Twoją miłość, Panie, która i przez tych ludzi, Panie, tak przemieniło się moje życie. Ja zapragnęłam żyć z Tobą, ja zapragnęłam pójść za Tobą i iść za Tobą i żyć z Tobą każdego dnia do końca mojego życia tutaj, w tym ciele, Panie. Dziękuję Ci za tych ludzi. Bądź uwielbiony, Panie, za każdy dzień, kiedy przemieniałeś moje serce, kiedy działałeś we mnie swoją potężną mocą, potężnym Duchem Świętym. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za świadectwo o Ojcu, o Synu. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Duchu Święty, ja uwielbiam Ciebie, Twoją delikatność, Twoją taką wrażliwość, Twoją miłość, jasność, przenikliwość, to, że Ty właśnie tak przenikasz, jak woda gąbkę, że po prostu na wylot nawet i przenikasz w pełni i czynisz moje serce sercem z ciała, zabierasz moje serce kamienne. Dziękuję Ci, Duchu Święty, uwielbiam Ciebie, Duchu Święty, uwielbiam Twoją obecność we mnie, bądź uwielbiony, Duchu Święty. I dziękuję Ci, Duchu Święty. Uwielbiam Cię w tym, jak też prowadzisz moje serce, moje myśli do uwielbienia. W tym dniu, w tym całym dniu, który jest przede mną, nie znam tych wszystkich wydarzeń, które są przede mną. Ty jest nasz, Duchu Święty, ale ja chcę być tam, gdzie Ty chcesz mnie widzieć, Duchu Święty. Chcę mówić słowa, chcę głosić chwałę w tym dniu, aby każdy, kto, Panie, spotka się dzisiaj ze mną, z kim ja się dzisiaj spotkam, aby usłyszał o Twojej chwale, Panie, o tym, jak jesteś dobry i wspaniały, jak cudowny jesteś, Panie. Chwała Ci, chwała Ci. Niech chwała Ci, Panie. Całe wnętrze będzie nakarmione chwałą Bożą. Chwała Tobie i to jest, Panie, w Tobie możliwe. Dziękuję Ci. I tak, Panie, też proszę Cię za tymi ludźmi, którzy już mają pragnienie, by się dzielić, ale już nie wiedzą jak, brakuje takiej odwagi, ale już w nich jest, już jest to doświadczenie. To proszę, byś dawał tę okazję, byś otwierał ich usta. Ja wiem, że tylko wystarczy zacząć. Jak już zaczniesz, jak już powiesz Bogu tak, to Duch Święty poprowadzi. Więc daj tą odwagę i daj tę okazję do tego właśnie głoszenia. Chwała Ci, Panie. Słuchajcie, miałem taki obraz ręki, prawej ręki, odtąd dotąd, po
pokaleczonej całej. To tak wygląda, jakby była pogryziona, ale tu nie mam, nie mam pewności co, ale, ale dużo ran w całej ręce. Pan Bóg do kogoś właśnie przychodzi, do tych ran. Więc chwała Ci, Panie. Też mam obraz kogoś, kto jest ofiarą jakichś czarów i tych satanistycznych obrządków, czy rytuałów jakichś, tak. Jest osoba, która no, budzi się z krzykiem w nocy. Straszne rzeczy w ogóle przeżywasz. Masz takie straszne wizje. No, życie, to praktycznie nie uczestniczysz w swoim takim normalnym życiu, w którym możesz uczestniczyć jako zdrowy człowiek, bo to ci nie pozwala, blokuje cię we wszystkim. W relacjach nie tylko z innymi, ale także z samym sobą, a także w kwestii zawodowej i tak dalej. No wszystko leży. I widzę Cię jako osobę próbującą chwycić się różańca, ale też Ci ta modlitwa nie idzie, bo te złe duchy przeszkadzają. To wczynimy rękę w Twoją stronę i właśnie pomodlimy się o uwolnienie, Duchu Święty. Teraz uwolnij tą osobę, Panie. Całkowicie. Wszelki zły duchu, gromimy Cię mocą imienia Jezus. I Duchu Święty, posyłamy Cię teraz do tej ofiary. Posyłamy Cię, bo to jest dziecko Boże i wstawiamy się za tą osobą. Daj teraz wolność. Daj teraz wolność. I zły duchu, mówimy do Ciebie, idź precz, wychodź dziecka Bożego i więcej nie wracaj. Boża moc, Boże namaszczenie, Boża miłość. Niech teraz Cię ogarnie, niech Cię wypełni. O tak, więcej Bożej miłości. Więcej Bożej miłości. Diable, już zostałeś pokonany. Idź precz, zostaw to dziecko Boże. Więcej Bożej miłości, więcej Bożej miłości. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Panie. Twoją świętą krwią, tak, Panie. O tak. I wolność dziecka Bożego szykiera. Krew Jezusa oczyszcza Cię z wszelkiej ciemności. Niech teraz krew Jezusa, tego, który jest barankiem bez skazy, który przelał za Ciebie swoją świętą krew. Niech Jego teraz krew przenika przez Twoje ciało, oczyszcza. Umacnia, buduje, uzdrawia teraz całe Twoje wnętrze, Twoje wspomnienia, historię Twojego życia. Miłość, Panie, Twoja miłość. Amen. Chwała Ci, Panie. Mam też kolejny obraz kobiety, która wyparła z swojej świadomości zdarzenia, ale się dziwi, dlaczego Ci wiele rzeczy nie układa w życiu. Ale wiele lat temu no, byłeś zgwałcona i to było straszne doświadczenie dla Twojego życia. Teraz Cię przypominamy, bo Duch Święty to przypomina. I to był tak naprawdę początek tego złego. Bóg Cię prosi tylko jedną rzecz. Wybacz tej osobie. Powiedz, że wybaczasz. Emocje zostaw Bogu, On będzie je uzdrawiał. I od dzisiaj Bóg odmienia Twój los. I my też się pomodlimy. Tato, wypełnij teraz te wszelkie braki. Wszelkie braki wypełnij. Ogniem Twojej miłości wypełnij. Wlej miłość teraz, Panie. Wlej miłość, żeby nie było lęku, nie było strachu, Panie. Nie było wyparcia. To było złe i to było straszne. Ale Ty, Panie, stwarzasz możliwym życie w wolności i w przebaczeniu. O tak, Panie. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe przez wiarę. O tak, Panie. Daj jej nowe życie i rozraduj ją, przytul ją ogniem Twojej miłości. Tak, Panie. Chwała Tobie. Patrzenie na siebie. Chwała Tobie. Teraz, Panie, z Tobą potężną miłością. Chwała Tobie. Fale Twojej miłości, Panie, niech teraz do Twojej płyną i ją wypełniają. Przepełniają, otulają. O tak, Panie, Tobie chwała, Tobie chwała. Amen. Boże, błogosławieństwo Tobie. Mam kolejny też obraz ojca, który ma takie duże napady złości. Tobie też nie jesteś zadowolony z Twojego życia pracowo-finansowego, czy zawodowego życia. Tą frustrację przenosisz gdzieś na dzieci, strasznie Cię frustrują, ale widzę Cię też jako ojca, który no, przechodzi do słów, do czynów, czy z krzyków do czynów, do złych czynów, bijesz te swoje dzieci. Nie wiesz, skąd to się bierze.
Ale Pan Bóg przychodzi dzisiaj i leczy Twoje ojcowskie serce, Twoje męskie serce. Ty oczywiście raz się w Tobie rodzi jakiś mechanizm niegodności, że nie jestem godny tego, żeby Bóg mnie kochał. Bóg Cię kocha, On wie, dlaczego tak jest w Twoim życiu. Pozwól Bogu się kochać teraz. Przeproś Twoje dzieci. One na początku nie będą się chciały przytulić, ale przeproś je i pokaż im teraz miłość Ojca, której Ty sam będziesz od dzisiaj doświadczał. Bóg Cię dzisiaj przemienia. Bóg Cię przemienia i zobaczysz dzień, kiedy dzieci do Ciebie przyjdą i się do Ciebie przytulą. Chwała Ci, Ojcze. Dziękuję za to. I dziękuję, że Ty dzieci teraz uzdrawiasz, Panie, też z tych konsekwencji. I dziękuję, że zaprowadzasz ład, pokój, miłość w tej rodzinie. Chwała Ci, Panie. Tak, Panie. Pan Bóg też przychodzi do kobiety, która jest fryzjerką. No i teraz martwisz się, jak to będzie, czy będą klienci, czy przyjdą i ten czas zamknięcia tego miejsca pracy spowodował duży taki lęk w Twoim sercu, a Bóg zaprasza Cię do tego, by to miejsce stało się miejscem, gdzie będziesz świadczyć o chwale Bożej, gdzie będziesz opowiadać, co Bóg dla Ciebie uczynił w tym czasie tej kwarantanny. Bóg się do tego zaprasza i będzie posyłał Ci i do Ciebie będą przychodzić ogromne ilości ludzi, także Twoja praca przyniesie dobre owoce dla tych ludzi, ale też i dla Ciebie. Chwała Ci, Panie. Jeszcze mam obraz, że Bóg przychodzi też do rodziny, do małżeństwa, które ma problem z poczęciem dziecka. No i Bóg Wam daje obietnicę potomstwa, żebyście właśnie przyjęli to dzisiaj. Amen. Chwała Panu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa, pa. Do zobaczenia jutro lub w wieczornej konferencji. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,